Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest ze mną wicemarszałek Antoni Konopka oraz sekretarz zarządu wojewódzkiego Adam Warzecha. Zaprosiliśmy Państwa na konferencję w związku z odwołaniem ministra rolnictwa, pana Kowalczyka, wicepremiera. Wniosek o odwołanie złożyliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ale tak naprawdę ten wniosek napisali rolnicy. Rolnicy oburzeni sytuacją w rolnictwie, rolnicy oburzeni zalewem zboża, niekontrolowanym zalewem zboża z Ukrainy, rolnicy, którzy zawiedli się słowom pana ministra, mówiące o tym, żeby trzymali zboże, a kupowali nawozy, bo ceny będą rosły, a stało się zupełnie odwrotnie. To świadectwo wystawili rolnicy, my w ich imieniu złożyliśmy wniosek. Jeszcze nie tak dawno, 2 tygodnie temu, wojewoda opolski Sławomir Kłosowski w odpowiedzi na moją konferencję mówił o tym, że to jest najlepszy minister po 89 roku. Panie wojewodo, proszę wyjść do rolników z otwartą przyłbicą im to powiedzieć. Odwołanie ministra rolnictwa odbyło się wczoraj, w dniu, kiedy do Polski przyjechał prezydent Ukrainy. To jest nie bez powodu, tylko i wyłącznie po to, by przykryć wizytą prezydenta Zełenskiego fakt kapitulacji pisowskiego rządu związany z polityką rolną. Bo odwołanie ministra rolnictwa nie kończy problemów polskiej wsi i polskich rolników. Nadal mamy 8 miliardów sad, nadal mamy miliony zboża, ton zboża zalegającego w magazynach, nadal mamy koszty produkcji powyżej kosztów wytworzenia, nadal mamy ASF, nadal mamy mnóstwo problemów nierozwiązanych, które czekają na to, by tak jest na tym stanowisku znalazł się fachowiec. A czy tak się stanie? Ja mam mnóstwo wątpliwości, bo PiS opuścił wieś, PiS kapitulował na wsi. Ja nie wiem, co rolnictwo, co rolnicy, co polska wieś zrobiła PiS-owi, że tak ich traktuje. Na stanowiskach pozostało 7, rekordowa ilość, 7 wiceministrów, w tym żaden z nich nie posiada wykształcenia rolniczego. Nie bez powodu zaprosiłem Państwa dzisiaj tutaj pod biuro poselskie posła Janusza Kowalskiego, który jest jednym z wiceministrów, a zasłynął tym, że nie rozpoznaje nawet 4 podstawowych gatunków zbóż. Albo w momencie, gdy w Opolu, gdy w powiecie opolskim szaleje grypa ptaków, przyjeżdża do Opola i liczy miejsca parkingowe. Czy tym powinien się zajmować wiceminister rolnictwa w naszym kraju? Nie. Wiceminister, urzędnicy są od tego, żeby rozwiązywać problemy rolników, rolnictwa, wsi, a to nie nastąpiło. Cieszymy się, że Prawo i Sprawiedliwość wsłuchało się w głos rolników i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O tym mówiliśmy już od dawna. Natomiast nie liczymy, że cokolwiek to zmieni. Bardzo proszę, wicemarszałek Antoni Konopka. Proszę Państwa, rolnicy już od wielu miesięcy mówili o tym, co obecnie się dzieje, a więc te problemy z ukraińskim zbożem i nie tylko. Ale uspokajające słowa nie tylko ministra rolnictwa już byłego, pana ministra Kowalczyka, ale również tutaj duży udział ma w tym komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski. I gdyby tutaj mówić o tym, kto, co było na początku, to komisarz rolnictwa ponosi tutaj olbrzymią odpowiedzialność za to, co się stało, ponieważ bezkrytycznie przyjmował i realizował propozycje Komisji Europejskiej. Rolnicy zgodzili się na porozumienie. Jest kilkanaście punktów i odwołanie ministra Kowalczyka to najprawdopodobniej również fakt, że premier Morawiecki, rząd zdał sobie sprawę, że nie będą w stanie zrealizować tutaj tych propozycji rolników. Zboże w dalszym ciągu wjeżdża. Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu, ale chcę powiedzieć tak, że to, co zrobił pan minister Kowalczyk wspólnie z komisarzem Wojciechowskim, to nie wszystko, jeżeli chodzi o import. Kolejna mina to jest plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Rolnicy obecnie składają wnioski o płatności obszarowe i trzeba położyć tutaj karty na stół. A więc przede wszystkim pierwsze, mitem jest to, że rolnicy będą mieć większe dopłaty. Kończące się dopłaty, które były wypłacane za rok ubiegły, to było ponad 1000 zł.
dzisiaj rolnicy mogą liczyć na 116 euro plus ewentualnie ekoschematy. Ekoschematy, rzecz niezwykle skomplikowana, ekoschematy wzajemnie się wykluczające, które spowodują, że gro środków przeznaczonych na płatności obszarowe spłynie do gospodarstw tych niskotowarowych, właściwie nieprodukujących. To trzeba sobie powiedzieć wprost, że jest to obliczone na efekt czysto polityczny. Jesteśmy przed wyborami, więc chodzi tutaj o to, ażeby przekonać tą olbrzymią czy większą grupę rolników, to jest właśnie tych właścicieli gospodarstw niskotowarowych. Ale trzeba powiedzieć tak, że te płatności, które zostały przeznaczone dla rolników, to jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, ponieważ 2 miliardy euro zostało zabrane z drugiego filara, przeznaczone na płatności obszarowe. A co to jest drugi filar? To są pieniądze na modernizację, na inwestycje w gospodarstwach rolnych, na infrastrukturę na wsi. Więc trzeba wprost powiedzieć, że osłabia się tutaj konkurencyjność polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy właśnie protestują, to są właściciele, to są młodzi rolnicy, i którzy chcą inwestować, w związku z tym są pozbawiani tych możliwości dotyczące rozwoju swojego gospodarstwa. Chcę powiedzieć jeszcze tak, to co mówią rolnicy, nie będzie 100 dni dla nowego ministra rolnictwa, ponieważ rząd doskonale sobie zdaje sprawę z problemów. Jest 7 wiceministrów, więc nowy, obojętnie kto, czy to będzie Ardanowski, czy inny, doskonale tutaj może w sposób natychmiastowy wejść w buty, kolokwialnie mówiąc, byłego ministra i rozpocząć pracę. A przede wszystkim natychmiast trzeba zakończyć import zboża. Jeżeli to zboże będzie wpływać, to bez sensu jest mówienie o tym, że to te 3 czy więcej milionów ton wyjedzie portami, skoro zdolności przeładunkowe są 300 tysięcy ton. Jest to zupełnie niemożliwe. Mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć o tych paradoksach dotyczących ekoschematów, ale to może jeżeli będą dodatkowe pytania. Szanowni Państwo, my nie mówimy o rolnikach, o rolnictwie. Wielu świadomości, wielu osób niszowa gałąź gospodarki. My mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju. Szanowni Państwo, ja się zastanawiam, w jakim interesie poprzedni minister Kowalczyk działał, bo na pewno nie w interesie Polski, bo zboże importowane do Polski, do krajów Europy, to było zboże pochodzące od ogromnych, zagranicznych, często zlokalizowanych na Cyprze agrokoncernów. A nasze polskie zboże polskich rolników leży w spichlerzach, magazynach. To nie tyczy tylko zboża. Tak samo jest z drobiem, tak samo jest z jajami. Minister rolnictwa, polski rząd zgodził się na niekontrolowany napływ produktów żywieniowych, produktów rolnych z zagranicy. To może być elementem szantażu krajów zachodnich czy krajów wschodnich, nieważne, ważne, że krajów zewnętrznych, na Polskę. Tak samo jak było z paliwami, tak dzisiaj żywność może stać się kolejnym problemem w momencie, gdy polscy rolnicy nie będą już mieli zdolności produkcyjnych. Szanowni Państwo, to, że minister Kowalczyk został odwołany, to też jest ruch wyprzedzający ze strony rządu. Wyobraźcie sobie sytuację, że następuje debata nad złożonym przez nas wnioskiem o wotum nieufności i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, pan premier, ministrowie bronią największego szkodnika polskiej wsi. Przecież to by bezpośrednio wpłynęło na obniżenie ich punktów procentowych i punktów poparcia, bo rolnicy nie znieśliby tego, gdy tak jak wojewoda opolski, cały rząd broniłby tego człowieka, który ich okłamał, oszukał i stchórzył i skapitulował.